W tej części programu chciałbym Państwu przybliżyć dwa zapomniane cmentarze ewangelickie leżące po wschodniej stronie Mohla. Pierwszy z nich usytuowany jest bliżej centrum wsi. Jadąc drogą od strony Szczutek mijamy tablicę informacyjną Mohle i po 200 metrach przed sadem kierujemy się w prawą stronę w kierunku lasu. Cmentarz od wschodu graniczy z polem uprawnym, a od zachodu właśnie z sadem. Ma on kształt pięciokąta nieforemnego i zajmuje około 13 arów. Prawdopodobna data założenia cmentarza to początek XIX wieku. Najstarszy nagrobek datuje się na 1888 rok. O ewangelickim domu modlitwy w Mohlu możemy przeczytać już w 1766 roku, gdy wieś należała do rodziny Czerwińskich. Niewykluczone, że opisywany cmentarz istniał już wtedy, gdyż zwykle domy modlitwy funkcjonowały właśnie w pobliżu cmentarza. Z czasem likwidowano go albo budowano szkołę lub kościół murowany w innym miejscu, a cmentarz zostawał. Przez kilka dziesięcioleci XIX wieku, prawdopodobnie od 1838 roku, właścicielami Mohla była rodzina Speichert. W 1896 roku Speichertowie postanowili sprzedać wieś braciom Muttmann z Berlina. Ci zaś odsprzedali ją pruskiej komisji kolonizacyjnej, która sprowadziła niemieckich osadników. Według statystyk w latach 80. XIX wieku 39% mieszkańców stanowili ewangelicy. Po zasiedleniu przez komisję kolonizacyjną ich odsetek wynosił 66%. Wobec gwałtownego przyrostu ewangelików rozważano nawet budowę nowego kościoła. Ostatecznie wybudowano go we Wtelnie w 1913 roku. Przedtem najbliższa parafia mieściła się w Sicienku w obecnym kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Drugi z cmentarzy znajduje się 200 metrów dalej w kierunku wsi Szczutki, tuż przy znaku informacyjnym Mohle. Prawdopodobna data założenia cmentarza to początek XX wieku, gdy, tak jak wspomniałem, Mohle wykupiła pruska komisja kolonizacyjna. W oparciu o podobne przypadki można założyć, że od wykupu do rozparcelowania ziemi i ulokowania osadników nie minęły 2 lata, czyli cmentarz założono między 1903 a 1905 rokiem. Obiekt zapewne miał charakter komunalny, tak jak niemal wszystkie cmentarze założone na terenach wykupionych przez komisję kolonizacyjną. Cmentarz ma kształt prostokąta i zajmuje 32 ary. Najstarszy zachowany nagrobek datuje się na 1913 rok. Prawdopodobna data zamknięcia cmentarzy to 1945 rok. Oba są zdewastowane i zaśmiecone. Parafia bydgoska swoją administracją sięga dość daleko, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, bo sięgamy aż do tutaj Tucholi, Chojnice, Sępólno-Krajeńskie, Inowrocław, Solec Kujawski, Świecie. To jest mniej więcej obszar, który administruje jako proboszcz tej parafii. Jeśli chodzi o cmentarze czynne,
to raptem tych cmentarzy czynnych mamy dwa, a mianowicie w Bydgoszczy na ulicy Zaświat i w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej. I to jest wszystko, jeśli chodzi o moją administrację i o czynne cmentarze. Oczywiście, tak jak popatrzymy chociażby na Bydgoszcz, w dzisiejszych granicach miasta, to przed wojną można byłoby się tutaj doliczyć około 20 cmentarzy. A jeśli już chodzi o całe województwo kujawsko-pomorskie, to nie chciałbym tutaj podawać żadnej liczby, ale wystarczy inaczej na to spojrzeć. A mianowicie w województwie kujawsko-pomorskim było 148 kościołów ewangelickich. Na dzień dzisiejszy w tym województwie kujawsko-pomorskim czynnych kościołów w użytkowaniu kościoła ewangelickiego, ewangelicko-augsburskiego, luterańskiego, jest zaledwie 7 czy 8 kościołów. Reszta kościołów albo została rozebrana, albo uległa po prostu zniszczeniu po 1945 roku, ale większość, gdzieś około 120 kościołów, a może i więcej, jest w użytkowaniu dzisiaj kościoła rzymskokatolickiego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, bo bardzo często zarzuca się nam, ewangelikom, luteranom, że nie dbamy o cmentarze. No trudno, żeby po 1945 roku była taka sama sytuacja, jaka była przed 1945 roku, bo ktoś te kościoły użytkował. To była oczywiście ludność niemiecka, która żyła na tych terenach. Ale to nie tylko ewangelicy niemieccy żyli na tych terenach. Ja to zawsze podkreślam, bo również byli katolicy niemieccy. Chociażby kościół, który jest na Placu Piastowskim, to jest kościół rzymskokatolicki, wybudowany przez katolików niemieckich. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, która właśnie się łączy z tymi kościołami, to myślę, że my jako społeczeństwo, a przede wszystkim jako duchowni też, powinniśmy na to zwracać uwagę, że ktoś był przed nami. Ja wiem, że historia czasami jest bardzo trudna i tragiczna, ale nie można wszystkiego uogólniać. I jeśli ktoś mówi, że my nie dbamy, to ja zawsze pytam, a czy nie powinni zadbać o te tereny, o te cmentarze, właśnie obecni mieszkańcy, obecni chrześcijanie, ogólnie rzecz ujmując, bo my wiemy, że cmentarz to miejsce pamięci, no zawsze jak powołujemy się na to, jako Polacy, że przywiązujemy do tego bardzo dużą wagę. Dobrze, że od pewnego momentu, od pewnego czasu, od tych 15, tak myślę, kiedy weszliśmy w te struktury europejskie, a może wcześniej, kiedy zaczęliśmy również jeździć po tych wschodnich kresach, prawda, kiedy widzieliśmy te nasze polskie cmentarze w bardzo tragicznych obrazach. I była pewna refleksja. I bardzo dużo ludzi, którzy tam mają swoich przodków, zaczęło się interesować cmentarzami ewangelickimi, cmentarzami żydowskimi, mieszkańcami tych terenów i zaczęliśmy doprawdy pozytywnie reflektować i po dzień dzisiejszy co roku na tych terenach naszego województwa dochodzi do różnego rodzaju rewitalizacji takich miejsc, gdzie później też i ludzie spotykają się u mnie, mogą się dowiedzieć coś na temat mieszkańców czy samego kościoła, który był na tych terenach, kim jesteśmy, czym się charakteryzujemy i myślę, że to jest dla nas wszystkich, może być to rzecz nowa, ale coś, co przynosi korzystne później efekty w takim codziennym naszym życiu. Cmentarze, opieka nad nimi, sposób i miejsce pochówku zmarłych są elementami kulturowymi wielu narodów. Wynikają one z tradycji i wartości wyznawanych przez
poszczególne religie. Bez względu jednak na różnice kulturowe, bez względu na tradycje, miejsce pochówku szczątków ludzkich powinno być szanowane. Szczególnie zaś, gdy mają one bezpośredni związek z miejscem, w którym mieszkamy my, nasze dzieci czy nasze wnuki. Jakich wartości będziemy je uczyć, patrząc na bezimienne, zrujnowane mogiły? Czy pozwalamy im zarosnąć tylko dlatego, że nie leżą tam nasi bliscy? Czy chcielibyśmy, aby nasze szczątki podzieliły ich los? A może to kwestia różnic wyznaniowych? Choć trudno mi w to uwierzyć, bo obie religie wyznają te same wartości. Patrząc, jak wielką mamy empatię dla zwierząt, które z nami żyły i jak bardzo jesteśmy obojętni wobec niszczejących wokół nas cmentarzy, grobów, zastanawiam się, w którą stronę idziemy.